Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, Auto i Monster Train, czyli inaczej mówiąc jedna z moich ostatnimi czasy, można powiedzieć, bardziej ulubionych krycianek opierających się na zwykłą bitwę i nic więcej. Ale dobra, mniejsza z tym. I cóż, dzisiejszy odcinek może będzie tym, w którym nareszcie uda nam się zwyciężyć. Mierzymy się z takimi wrogami, którzy z tego co widzę, że tak, ten sam w sobie nie jest niczym groźnym jakoś szczególnie, ale za każdą jednostkę, która ginie, on dostaje 10 pancerza, co nie jest zbyt ciekawe, oraz... Co? A... Mamy coś, które jak ginie, to dodaje mocy sojusznikom. No i oczywiście taki piękny boss, który będzie trochę problematyczny. A jeszcze mogę sobie zrobić w zamian za artefakt utrudnienie. Powiem wam szczerze, to może być bardzo głupie. Ale bierzemy to. I cóż, no ogólnie dawno nie grałem, więc wybaczcie, jeśli będą jakieś niepewności czy coś. No i w sumie... No to tak, zaczynamy. Okej, okay. Oczywiście mój wspaniały bossu. Co? A, plus 10 życia w zamian za to, że nie można ich leczyć. Dobra. I teraz tak, jednego tutaj. Nie jest to może najmądrzejsze. Ale mam teraz pełno zaklęć za darmo, więc tak. Możemy chociaż go trochę osłabić. Przygotować najbardziej, wiecie, jak się tylko da. On ucieknie. Ale no, nie ma co się naprawdę przejmować jakoś szczególniej. Bo i tak mamy wszystko, co jest potrzebne, za 3. Okej. Za 0. I co? Jak to działa? Aha. Można tego tylko raz użyć, ale unicestwić wszystko. Po prostu. To ja powiem tyle. Nie. Jego dostawię tutaj. Bo w sumie tak. I teraz tak. Żeby jego się pozbyć, potrzebuję użyć w sumie tego. Ja też mogę zarzucić, tak. No i w sumie udało się. Co prawda zmarnowałem potężną kartę, którą wiecie, potem będę żałował pewnie, że zużyłem, ale... No. Przynajmniej się udało. I teraz tak. Ona jak działała? Aha. Atakuje wszystkich naraz, nakładając podatność na czary. No cóż. Postawiłbym ją w sumie też tutaj, w ten sposób będę jeszcze bardziej ułatwił sobie życie z tymi czarami. I tak, póki co trzeba się pozbyć jego. I w sumie coś jeszcze z takich istotnych rzeczy, których trzeba się pozbyć? Chyba nie, więc tak, on. Tak, żeby mieć już na wszelki wypadek przygotowane wszystko. Tak, w sumie nie ma różnicy, na kogo zarzucę, więc co. Powiedzmy, że zarzucę na niego, bo w sumie bo tak. I w sumie zaraz mi padnie mój bohater przez to. O! I w sumie się udało pozbyć tego efektu z dwóch wrogów. Dobra, to jest tak. To zadaje 18 przebijając się przez pancerza. Więc oczywiście. To jest potężne, ale lepiej, nie? O, to oczywiście. A, i tak, teraz pochodnia. Nawet nie wiem, czemu zarzuciłem tę pochodnię, ale trudno się już mówi. Ej, coś mi mówi, że mogę to przegrać przez tą... Przez te głupie kolce, powiem wam szczerze. No dobra, oni są teraz podatni na magię, więc tak, jeden czar. Zostawię go na 4 życia. Dobra. Nie jest to może najlepsze, ale tak. On ma ile? 44, co niestety się go nie pozbędę. Ale przydałoby się go osłabić jak najbardziej przed wejściem do głównej sali, więc tak.
konduktor, lance, pochodnia. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że oczywiście jak najlepiej będzie, ale no. Niestety, znając mnie, to pewnie zaraz dziś fatalnie zlami i znowu nie będzie szans. No pomijając to, że i tak już mamy ranny ten swój kopiec, bo chyba tak się to nazywało ostatecznie. No cóż. Teraz co prawda jest jeszcze gorsza sprawa, bo muszę zarzucić jak najwięcej zaklęć. Oczywiście rzucę wszystkie, które nie mają consume, bo jednak mam nadzieję, że to Inferno będę w stanie, wiecie, zarzucić na niego w momencie, w którym on to będzie miał, żeby... Znaczy będzie miał już na sobie podatność na czary, żeby, wiecie, łatwo się go pozbyć całkowicie i tyle. A. Super. Nie będzie miał podatności na czary, bo oczywiście unicestwuje mi wszystko. Po prostu super. W takim wypadku mogłem tego używać, gdybym tylko pamiętał. A tak to cóż. Jestem zmuszony rzucać jak najwięcej czarów i liczyć na to, że jakoś się uda. A, jeszcze piętro zakończy, mając 15 życia więcej niż miał na start, super. Nie, wiecie co, to już jest porażka, jedna wielka porażka i nic za to nie zjąć. Chociaż może się jakoś uda. O, nie sądzę. Mamy 4 energii, więc żeby to się udało, to musiałbym zrobić tak. Ewentualnie jeszcze tak. I cóż, w tym momencie będzie... No, wyjdzie po prostu mając mniej życia niż miał na początku. A tak już lifesteal jakby stracił. I cóż, zobaczymy, czy moja w ogóle ta... No, czy ten rdzeń w ogóle to przetrwa, bo nie jestem pewien. Ktoś mówi, że właśnie zlepiłem na tyle, że już koniec. Tak, to już koniec. Pierwsza bitwa dzisiejszego odcinka jest porażką. No i co ja teraz mam ze sobą zrobić? O, przynajmniej jakieś karty. Co to jest? Ice and Fire. Fajne, powiedzmy, nawiązanie zamiast Ice and Fire, to jest Ice and Fire. O, i można tego używać tylko na tym piętrze, na którym jest rdzeń i piętro niżej. O. Fajne. Ryzykowne, ale warto to mieć, moim zdaniem. I co to? Aha. Fajna, fajna. No i nowe rzeczy u nich. Impressive. Nie, niezłe naprawdę suchary. Niszczymy impa, żeby zadać 50 obrażeń. Potężne. I wow. Zachowuj swoją tą energię pomiędzy turami. Okej. Okej, wiecie co? Ciekawe. I niestety się nie udało, więc tak. Nowy przebieg, bo oczywiście nie zrobię 8-minutowego odcinka. Tym razem jednak, chociaż tym mi się super grało pod zaklęcia, pod wszystko, to... Wiecie co, może spróbowałbym tym razem właśnie te połączenia, powiedzmy, na odwrót. Gdzie to będzie wsparciem, a główną siłą będą oni. I wiecie, strategia pod impy. Może się uda. Jeśli nie, to już nie wiem co. Ale okej, ponownie jakieś coś i... Chyba z tego co widzę, za każdym razem ci bossowie mają troszkę inne umiejętności w ogóle, ale dobra. Mniejsza z tym, najpierw co my tu mamy? Okej. To jest związane z Frostbite'em, ale... Powiedzmy, że nawet nie wiem, czy będę miał Frostbite'a, więc nie. A tutaj plus 2 na dobiciu. Super. I oczywiście bohater. Mogę mu dać zwiększenie sobie ataku na dobicie. Albo multi-atak i pancerz. Wiecie co? Na dobicie tyle, super, ale multi-atak. Moim zdaniem wygrywa wszystko, w jego przypadku. Wiecie, jeśli nie będzie kolców, to będę mógł... No i co chciałem. Będę mógł dzięki temu po prostu nim dobijać wszystko bardzo łatwo i tyle. Dobra, multi-strike powoduje, że on dobije dwóch. Więc tak, jego stawiam na pewno. Ale za konduktorem. I teraz tak, najpierw oni. Potem konduktor i on, dobra, czyli muszę wyeliminować jednego dosłownie.
Najlepiej dwóch. No, teraz niestety... A nie, dwóch obu wyjmuje on, bo niestety konduktor zginął. No nie za dobrze, ale no... Co ja to będę narzekał? Przynajmniej się udało. Okej, super. Cek. Kolejny konduktor, dwóch eliminujemy. Niestety znowu konduktor nam... A nie, jednego tylko możemy mieć konduktor. No niestety stracę 5 pancerza, w takim wypadku jeszcze jeden przeżyje, ale no... Też tym przejmuję, ważne, że on już wiecie... No, po prostu będzie koksem, jak się naładuje. Cek, więc... Mhm, super, piek, to miał być problem, cek. Koniec tury. No i przybył Boszu, który wyeliminuje wszystkich. Dlatego najlepiej zrobić to w taki piękny sposób. I dziękuję bardzo. I w ten oto właśnie sposób zwyciężyliśmy. Muszę przyznać, fajny bohater, chociaż... Jak tutaj bym mogę wychwalać, tak nie sądzę, żeby to było naprawdę dobrym wyborem do końca. I dobra, zaczyna się. Teraz najgorsza sprawa, nie wiem, czy powiedzmy impy powracają do talii i inne stwory, jeśli zginą. Ale imp, który zdaje 5... jak to się nazywa, 5 obrażeń. Powiedzmy, że nie jest do końca to, co bym chciał i prędzej bym wziął... to. Ale warto będzie naprawdę pomyśleć później o jakichś lepszych impach. Dobra, tutaj za 0 dobranie po prostu. 25 obrażeń dwa razy, a tutaj... Frostbite gdzie? Dobra, to będzie lepsze. I teraz tak, zaklęcie i złoto, albo jednostka i... ulepszenie jednostki. Oczywiście, że jednostka i ulepszenie. 30 na 4 albo 10 na 5. Który... daje wściekłość sojusznikom, jak... dobija. Biorę. Oczywiście mało życia, więc będzie ryzykowne, ale warto. Okej. Co nie? Endless. Okej, czyli jednak oni chyba nie powracają jakoś tak ostrym z siebie. Ale mogę Endlessa komuś dać. Tylko czy mam kogoś wartego tego? Nie sądzę. Prędzej zrobiłbym rerolla. Multistrike. Dla niego zdecydowanie. W sumie to tyle, co mogę zrobić na obecny moment. Spodziewam się, że może być trochę lepiej. Wrogowie zaczynają z 10 pancerza. Nie byłoby aż takie bolesne chyba. Ale powiedzmy, że wolę nie ryzykować, chociaż... Nie, nie, bez challenge'y jestem za słaby. Lepiej będzie w ten sposób, naprawdę będzie i lepiej, i bezpieczniej w ogóle. I teraz tak. On ma 25 życia. Zadam mu tylko 7. Nie wiem, czemu 7 tak dziwnie wyjdzie. A, bo 5 się uzdrowi. Aba, trudno. To jest 12. Może to byłby błąd, ale niech on stoi na froncie, wiecie. Po prostu wolę, żeby tamten nie ginął jako tako. Tak, pochodnia. Super. Dziękuję bardzo. No. Coś mówi, że to po prostu wygramy od tak. Nie starając się nawet o wygraną tym razem. W sumie powinien go umieścić jak nic na tyłach. Ale pomijając to, to tak. Zwycięstwo. Co prawda jeszcze tam on został, ale widać, że nie trzeba go wyeliminować. Więc dobra. Oczywiście dwa pakiety i takie inne rzeczy. Super. Super, ale no... Imp pancerznik. Mój ulubieniec. Jakie to ładne. Co innego, siostrę mam w pokoju, taka ciekawostka jak zwykle. Więc siostra, chodź zobacz, jakie piękne. Ładna ośmiorniczka, prawda? I pomyśl, że nawet sobie wezmę. Nie jest może to, wiecie, mój główny zamysł, ale... Zarzućcie taką ośmiorniczkę na jedno... powiedzmy pole i stwierdzić, dobra, tutaj będziemy... Jak to się nazywa? W tym miejscu będziemy trzymać właśnie... zaklęcia. Może być naprawdę świetnym pomysłem. Tylko ile to zajmuje w ogóle miejsc? Jakie ma statystyki? A, jedynka, dobra. To można spokojnie trzymać.
ale strategia będzie wymagała ode mnie bardziej stosowania się do... Szczerze, do impów chyba nawet. Tylko czy dwa impy są koniecznie potrzebne? Nie, wolę jednak to. Bo impom, jeśli się uda, będę chciał dawać Endlessa. A tutaj... O, dobra. Się przyda. I oczywiście skinki. I co my tu mamy? O nie! Wrzuć coś do środka. Dobra, ludzie. Zapychamy talimpami pancerzownikami. Najgłupsze, co mogą zrobić, ale no... Jeśli będą karty, które polegają, wiecie, na unicestwianiu impów, to będziemy potężni. I mamy bossa. Okej. O. Czyli jednostki wszystkie moje, które wrzucam, mają na start 2 ataku mniej. Jak ona atakuje, to wywołuje u nich Dazed, czyli... jakby to nie nazwać... Oszołomienie? Cech, chyba to jest najlepsze słowo. Teraz tak. Tak. On na front. To jest najlepiej. W ten sposób pierwszy będzie zawsze atakował. I na koniec oczywiście impu, żeby przygotował go do przetrwania. I teraz tak, czterech jestem w stanie wyeliminować poza kością całego pancerza, ale niech tak będzie. Stracę cały pancerz, ale przynajmniej będę miał potężne efekty na wszystkich. Oj, tak, to jest potęga. I dobra. Co teraz? Sytuacja jest nieciekawa, powiem szczerze, ale... Poświęcimy jedno zaklęcie, żeby impu umarł. I dzięki temu, że impu umrze, to mamy nowego impu. I nowy impu da pancerz i w ten sposób znowu nakręcamy naszą pierwszą linię frontu do maksa. Dobra. Teraz tak, sytuacja wymaga tego, żeby jak najszybciej pozbyć tamtego wroga. Ale czy jest to aż tak szczerze ważne? Powiedziałbym, że tak, ale no. Czy jesteśmy w ogóle w stanie się go pozbyć? To może najważniejsze pytanie. No niestety nie, ale no, trudno się już mówi. No niestety. Przepadła okazja. I teraz jaka sytuacja jest tutaj? No nieciekawie, więc będę musiał tego niestety użyć, czy tego chce, czy nie. Tutaj na wszelki wypadek postawię, co? Żeby już było, wiecie, na później. Oj, jeden życie tylko mu zostało. Niedobrze. Niestety. To znaczy tylko tyle. Żegnaj impu. Witaj nowy impu. A tutaj sytuacja jest tak nieciekawa, że zrobię tak. No. Oj. Dałoby się naprawdę postawić kogoś przed nim, bo mówię to jest tak szczerze. I nawet chyba wiem, kogo będę musiał postawić, jak tylko będę miał okazję. Chinołowa fala, więc tak, jeśli będzie okazja, to... Robimy co? Może to będzie najgłupsze, co robię, ale w ten sposób moja armia... wygra. Bo on nie będzie ogłuszony. Wścieknie się, dwa ciosy od niego, dziękuję bardzo, zwycięstwo. Ej, ta strategia może być naprawdę ciekawa, powiem wam szczerze. Tylko no, muszę się skupić na tym bardzo dobrze. Teraz co tu mamy? 5 kart, nie? Fajne, ale nie, zdecydowanie co. Zarzucam to po prostu w krytycznej sytuacji na kogoś i jest spokój. Nie. A tutaj oczywiście... Energia. Bo bez energii traci nic nie zdziała mnie. I teraz tak, usuwanie kart, jednostka i... No, rekrutacja tutaj. Odnowienie życia, artefakt i złoto. Wiem, że może wydawać się głupie, ale artefakty po prostu uwielbiam. O, zdobywali 4 pancerze za każdym razem, kiedy pancerz jest nakładany na sojuszników, czy więcej pancerzów. A tutaj każda zaczyna z 5 pancerza. No, każda zaczyna z 5 pancerza, moim zdaniem, idealne. Gorzej wiecie, że tylko impu, jako tako.
Ale no. 3 ataki za 6, albo 2 za 25. Jeszcze plus 10 za każdym razem, kiedy dobiję. Fajnie byłoby mieć 3, niby 2 osoby kombo, ale... Teraz wezmę co? 2 razy 25 to już jest zabójcze. W szczególności jeśli będziemy mieli kogoś, kto będzie przed nim stał. Oj. Multistrajki w zamian za artefakt? Nie. Nie i jeszcze raz nie, to jest za duże ryzyko. Ale wiecie... co to ma być? A, okej. Idealny początek po prostu. Tak, tak. I wiem, że nie musiałem tego robić, ale takie standardowe rozpoczęcie jest moim zdaniem najlepsze. No, chociaż nie, w sumie dobrze zrobiłem. W ten sposób nie dosyć, że obaj się ulepszyli, to jeszcze jest taka dobra sytuacja. Okej, 3 już mają życia, więc tak. I czy coś trzeba robić? Nieszczególnie, więc zostawię jego tutaj po prostu, niech sobie stoi. No i Impu niech też mu da pancerz, będziemy mieli już obrońcę takiego delikatnego. I w sumie nic nie trzeba znowu robić. Dobrze. Oj, to będzie naprawdę potęga, jeśli mi się to uda zrobić. Teraz tak, czy wszyscy umrą? Tak, umrą wszyscy. Więc z tym piętrem nie trzeba się przejmować. Więcej impów bym jednak nie dostawiał, już niepotrzebnie. Wolę, jeśli już, to powiedzmy, trzymać ich na krytyczną sytuację czy coś. Chociaż co prawda teraz już nie mam jak się pozbywać pojedynczych impów. A więc, no dobra, czemu by nie. Jakoś i tak się gorzej bym nie pozbył, co tak. No w sumie tyle. Po prostu zwycięstwo. No i to jest potęga, no patrzcie na co. Gdybym miał coś takiego ostatnio, ja bym to pewnie po prostu wygrał, co tak. Nawet nie muszę nic robić, no. Oni po prostu sami sobie na tyle dodają sił, że no eliminują wszystko. Czy no 113 razy 2. Nie jest to co prawda jakoś szczególnie potrzebne. Ale czemu by nie? Dodamy, tak, super. I o nie, wielki zły bossu, co my zrobimy? Klikniemy koniec tury. I impu dobił. Nie, powiem szczerze, każde kolejne podejście do tej gry to jest równa wielka ekscytacja. Chociaż może to być kwestia tego, że jeszcze tak dosyć mało tu grałem. I zaczyna się. I zaczyna się naprawdę dobre. Wspaniały imp, który będzie dawał nam pełną energii. Może kiedyś się przydać, żeby nie było. I zniszcz impa, zdobądź energię, dobierz kartę. No, ideało dla nas. Brawo, siostra. A teraz tak, co my tu mamy? Ciekawe, ale niestety jest zbyt ryzykowne, żeby z tego korzystać. To nie jest aż tak przydatne dla nas. To szczerze drogie. Ale wezmę, może kiedyś okazać się konieczne, żeby uratować sytuację. I cóż, tym razem mamy cięższy wybór. Usuwanie kart, złoto i ulepszenie zaklęć. Albo artefakt. Ja oczywiście pójdę w artefakt. Bo ja tu ja. Ale żeby nie było. Każda z tych opcji mogła być równie dobra. I teraz tak, co my tu mamy? Kiedy zagram 3 zaklęcia, dostaję do magicznej mocy, nie. Rage na start bitwy. Final przelosuje to. Może być coś lepszego? Aha. Ja jeszcze raz wezmę to. Bo widzę, że to jest potężne. Szanse na to, żeby wiecie, każdy wróg zaczynał oszołomiony na polu bitwy. Po prostu... Jeszcze bardziej będzie się to kombiło z naszą strategią. A tu i co mamy? Oho. 25 monet. Za 10 monet na artefakt albo 5 życia. Monety oczywiście. Okej, dobra. Kolejne. Tak, oczywiście, że dam. I dostaliśmy... No coś takiego, nie jest najlepsze, ale okej, fajnie, przynajmniej mamy. Więc tak. Co prawda wiem, że mógłbym pewnie dawać życie, też by się skończyło równie dobrze. Znaczy, że miałem tu leczenie, jestem idiotą. I...
O proszę. Mamy rewanż. Nie będę teraz naprawdę brał żadnych wyzwań. I jak pięknie. Akurat nic nie zrobią. Dobra. Ona niech będzie na przodzie. Bo tak. I mamy impa, więc nic z tym nie zrobię. Wrócimy tak. I niestety ten u góry przeżyje. Po prostu nie będzie efektów, ale no. Mamy kolejne dosyć fajne takie. O. I teraz tak. Tutaj nawet zarzucę to, bo w sumie czemu by nie. I w sumie zepsułem trochę to combo. Więc tak. On poczeka na swoją kolej. I powiem szczerze, obstawiam, że ona bardzo szybko zginie. Nie, wiecie co, ona nie zginie. Oj, niestety, cały kombo zniszczyłem sobie przez jedną głupią decyzję. No niestety. Ja przez to, że tu postawiłem, to teraz naprawdę moje kombo całe przestanie istnieć. Niestety. Ale w sumie pokazuję to jedną całkowitą prawdę. Nie o mnie. Cała moja potęga tym razem opiera się o jedno combo. Nie o to, że mam dobrą talię, nie o to, że dobrze sobie radzę, tylko o to, że mam po prostu super zabójczo potężne combo. I w sumie znowu nic nie dobiję. Nie mówcie, że przegram po raz kolejny na tym samym. Naprawdę byłoby smutne. Niestety na to wszystko wskazuje. Okej. Dobra, on niech idzie już niestety tam do tego wszystkiego, ale muszę zarzucić na niego chociaż tyle. Wiecie, marnuję trochę, owszem, ale w ten sposób jest szansa na to, że nawet bez komba jakoś sobie poradzi. Owszem, kosztem życia tego i to jest najgorsze, co mogę zrobić, ale no. Dwunastka. Nie, niestety nie zbiję. Raczej za łatwo. Ale dobra, teraz już się udało, więc tak. I niestety zginą wszyscy. Tak to jest, jak się zaryzykuje, rozwalając swoje wcześniejsze combo, które w sumie były nie do pokonania. Czyli Frostbite się trochę nałoży. Szkoda tylko wiecie, że prawdopodobnie naprawdę to jest powtórka z rozrywki. Dobra. Niech będzie co? Niszczymy impa. Dorzucamy do kolejnego impa. Dorzucamy to, to i to. Tak. Wiem, to był błąd, żeby rzucić tego impa. Ale dobra. Tym razem może uda się przetrwać. Jakkolwiek. Było w to uwierzę. Nie. Mówiąc szczerze, naprawdę nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Gdybym teraz miał impa, to teraz by może była szansa, żeby on przeżył, żeby to wszystko miało sens, tak co. To jest jedyne, co mogę zrobić, co ma jakikolwiek sens. No niestety. Chociaż? Tak, słyszę siostra, brawo. Dobra, tym razem przetrwam, ale... No, brakowałabym znowu tak na tym samym poległ. Przez moją własną głupotę. A, dobra, trudno. A co tu mamy? Daj nasz front do 10 pancerza, czyli zadaj 100 wszystkim. Nie no. To zdecydowanie. A tu mamy... W sumie... Tym razem powiem skip, bo nie widzę niczego takiego szczerze, co warto byłoby brać. O.
artefakt, jakieś rzeczy kontra ulepszenie jednostki, trochę pieniędzy i odnowienie życia. No wybaczcie, ale ja jestem po prostu własne artefakty. Nie jest to może najlepsze, ale zawsze impy będą podwójne moc miały czy coś. No i teraz jaskinia oczywiście. A w środku... O. Co to jest? Mogę wrzucić jednostkę już bezpośrednio do rdzenia, ale w zamian będzie przez 3 tury nieaktywna, albo zrzuć jednostkę na sam dół i 2. Oczywiście, że wezmę to. Więc dobra, mam fajną kartę przynajmniej. A teraz tak. Czy jest coś jeszcze ważnego? Wiecie co? Nie wiem, czy jest coś takiego istotnego. Ale czemu nie? Dobra. Takie ulepszenie w sumie mogę zrobić, wiecie, widzicie. 100 obrażeń na wybuchu impa. Wezmę to. Jeśli chodzi o obniżenie kosztów, to zdecydowanie obniżę koszty też. W sumie tutaj nie ma sensu. A, to powoduje, że to jest 2x plus 1. Dobra, to też można wziąć. Nie jest to może najlepsze, ale jest zawsze coś. Chyba, że za darmo wybuch impa. Nie, wiecie co, to ulepszę. Teraz jeszcze reroll. Mam coś fajnego? Aha. O, i to będzie idealne. Wiem, że nie jest to najlepsze i to się tak trochę wyrównało, to co zrobiłem, ale 4 razy X, no moim zdaniem bardzo warto. Dobra, no to lecimy znowu. W sumie to będzie już ostatnia bitwa na dzisiaj, w sumie tak patrząc. Jakby powiedzieć, no mamy już pełen wymiar odcinkowy. No cóż, nie wiem co więcej mam powiedzieć. Co? O co z tym chodzi, bo nie rozumiem. Okej, okay, naprawdę powiem szczerze, że nie wiem o co chodzi z tymi figurami. Aha, okej. Okay. No cóż. W takim wypadku chyba nie mam nic do zadania. Tutaj. Czy tego chcę, czy nie, muszę to zarzucić. I póki co cieszyć się tym, że tak. Że w sumie on przynajmniej będzie już ładował. Pomału. Niestety, wiem, że zmarnowane mocno, ale no. Stało się. O, no, nareszcie! Stęskniłem się za tym połączeniem. Niestety już pełno ich będzie szło teraz na wyższe piętro. Ale klikamy end turn, bo nic lepszego i tak nie zrobię. Dobra. Chyba nie wiecie, nie jest jeszcze aż tak dobrze, jakby by mogło być. Znaczy mamy przynajmniej podstawę postawioną. No i oni niestety tam zaraz wejdą, co będzie naprawdę problematyczne. Dobra. Imp. Oczywiście. Tradycja. I wiem, że nie jest to może najlepsze, ale postawię tych impów, niech już pomału pozbywają się tego wszystkiego. Pewnie naprawdę tego żałował, no. Przynajmniej cokolwiek się dzieje. I szkoda, że nie on, wiecie, teraz dobija, bo on jest tutaj najlepszy w tym wszystkim, ale... Wiem, mój bohater też dobrze sobie poradzi. I teraz czy to tylko wszystkich? Tak, wszystkich, dobra. Czy mi tyle dobrego. Aha. Dobra. Dostawię tutaj to w sumie, bo czemu by nie. Zawsze może się okazać kiedyś przydatne. I tak, zrobię to, bo w sumie to by tak. I dobrze.
Coś mi mówi, że może teraz się uda. Chociaż trzeba jakoś zwiększyć obrażenia temu głównemu gościowi. Bo on bije mało. Wow. Bardzo z tego powodu wszystko jedno, siostra, ale i tak gratulacje. Okej, okay, w sumie czemu nie? Tak. O, to dobrze, że masz kluczyk. Ale dobra, teraz na pewno może pozwól się stracić, się skupię chociaż na tej bitwie, bo już końcówka naprawdę odcinka. Chciałbym tylko, żeby tutaj lepiej to wyszło, to było wszystko. Tak, wiem, że mu się wyszło, ale ja mówię po swojemu, pamiętaj o tym. Dobra. No nareszcie. Moje kombo teraz zacznie się mało nakręcać. Co prawda szkoda, że wiecie dopiero teraz, ale... przynajmniej coś z tego wyjdzie. A w sumie główny gościu i tak już ma wystarczająco mocne ataki. Dobra. Zdecydowanie to. W ten sposób wiecie, przynajmniej ten już rogaty gościu na początku będzie mógł... dobić. Tym samym podwiększając swoje ataki, jeszcze ataki trochę tamtego. Więc jest dobrze. I ostateczne starcie. Którym co? Zwyciężymy, no tak po prostu. Mówiłem, to kombo jest nie do zatrzymania, jeśli je tylko zrobię, zamiast mieszać z czymś innym. I uwaga, uwaga. Tak. Dziab, dziab. Teraz dziab, dziab. Mój główny gościu dziabie. Niestety ten z przodu zginie. Nie, mój gościu dodziabuje swoim 140 par ataku, czy ile on tam ma. O, achievement. Tak ładnie. Szkoda tylko, że go nie widzicie. Nie wiem, czemu to jego nie chcę wychwytywać. Dobra, 100 monet, jakieś karty. O, co to się jest w ogóle, co ciekawego? Mhm. A, dobra, nie do końca rozumiem, ale nie ma sensu. Wezmę to w sumie, czemu nie. I kolejne wzmocnienie. Będę wam szczerze, że najbardziej potrzebuję energii. Więc tak, energia, zdecydowanie energia. I co my tu mamy? A nie. Szczerze, pójdziemy tutaj. Odnowienie zdrowia zdecydowanie będzie bezpieczniejsze. Usuwanie kart. Pozwoli mi usunąć to, to jest w sumie mniej przydatne, czyli... Więc szczerze, mógłbym niby wyrzucić stewardów. I sobie tak zrobię, bo tamta nawet gościowa... Mimo tego, że jest z jedna, tego to nie jest aż taka bezużyteczna. A teraz tutaj Dark Forge. Ataki po 25 kontra 2 za 50. Wiecie co, to jest ciężka decyzja. Ale 25. Naprawdę nie wiem, co wybrać z tego wszystkiego. Chociaż jestem skłonny powiedzieć wam, że prędzej bym wziął te 3 ataki za 25, bo jednak wielkie wartości nie jest trudno nim uzyskać. A w ten sposób będzie mógł dobijać bardzo szybko. Więc tak. I jeszcze oczywiście sklepik. Okej. Teraz muszę tylko jedną ważną rzecz sprawdzić, czy to jest, tak jak myślałem, to jest consume. W takim wypadku wiecie co, zrobimy tak. I zrobimy tak. Za dwa będę mógł dodawać teraz pełno wściekłości, zawsze jak to zagram, będzie się pokazywał ponownie. No i to kombo naprawdę mocno nakręciłem i wiecie co. No niestety, naprawdę czas mnie goni w ogóle. Abyśmy może nawet dzisiaj dotarli już tutaj w końcu, nie wiem, zwyciężyli czy coś, bo coś czuję, że to kombo jest nie do zatrzymania. O, dobra, będzie sklep z artefaktami, super. Po prostu super. O, będą też usuwać karty. Prawdopodobnie będziemy musieli w takim razie w tą stronę pojechać, nieważne co i jak, to niby jest zdrowie, ale usuwanie kart będzie istotniejsze przed ostateczną bitwą. Ale dobra, jak mówiłem, to już będzie w następnym odcinku. A na dzisiaj bardzo wam dziękuję za uwagę, no i mam nadzieję, że wam się podobało. Następny odcinek postaram się, żeby był... W sumie nie wiem kiedy, patrząc na to, jakie gry mam teraz w planach, co i jak. Patrząc na to, że jakaś gra jest co drugi dzień, na przemianę z tym gotunkiem, którego mam teraz takie zapasy, że wiecie, muszę się go pozbyć. A dobra, serce tak naprawdę będzie najszybciej, jak tylko się to uda. No i trzymajcie się. Hej, hej.